just because my teeth are filing. Oh, just because I always wear a smile, like to dress up in a lighter style. Oh, baba, just because I'm glad I'm living. Yes, take those troubles all with a smile, my, my, my. Just because my color's shady, that's the difference, maybe. That's why they call me shy. Chciałem powitać wszystkich gości z okazji dzisiejszej wystawy Villa La Fleur. Jest to już ósma nasza wystawa. Nasz projekt, jak to się dość intensywnie się rozwija, oprócz tej wystawy dzisiaj, tutaj Lamberta Rudzkiego, aktualnie odbywają się jeszcze dwie nasze wystawy, jedna w Sopocie i druga w Katowicach. Chciałem krótko powiedzieć o artyście, którego prezentujemy. Janusz Lambert Rudzki, urodzony w Krakowie, zmarł dokładnie 50 lat temu, także obchodzimy 50. rocznicę jego śmierci. Jest to ulubiony mój rzeźbiarz, którego około 20 lat temu napotkałem na rynku antykwarycznym we Francji. I tu jest jak gdyby wystawa, to jest pokłosie tej mojej fascynacji tym artystą, gdzie przedstawiam jego rzeźby od okresu Art Deco do okresu, po okres międzywojenny i następnie okres powojenny. Stylizacja dzisiejsza, ta melonikowa, to jest jego znak rozpoznawczy z lat 20., kiedy stał się jednym z twórców i najwybitniejszych rzeźbiarzy i dekoratorów Art Deco. I wystawa 1925, która rozpoczęła jak gdyby styl Art Deco, była jego wielkim sukcesem. Przedstawiał na tej wystawie właśnie taką klasę, rodzącą się klasę średnią, tajemniczych mieszkańców Paryża, poruszających się po ulicach. Stąd ta nasza stylizacja. Także zapraszam was w podróż do lata 20. w Paryżu i wspaniały nasz rzeźbiarz, wybitny dekorator, twórca biżuterii i współpracownik największych artystów tworzących meble Art Deco. Z tego miejsca chciałem bardzo podziękować mojej żonie za pomoc i zorganizowanie tego wernisażu, Arturowi Winiarskiemu, naszemu kustoszowi, który to głębnie ma mega wiedzę, jeśli chodzi o Lamberta, jest w trakcie przewodu doktorskiego z twórczości tego artysty. Także niestety praca Artura była tak drobiazgowa i tak szczegółowa, że nie udało nam się przygotować wydanej książki na wystawę. Będzie mniej więcej za miesiąc. Także tam takie karteczki dajemy. Kto będzie zainteresowany, to oczywiście prześlemy wspaniały katalog autorstwa Artura. Z tego miejsca chciałem podziękować reszty drużyny Villa La Fleur, Marysi, Andrzejowi, Ani i Pawłowi, którzy tutaj dzielnie pracowali i zajmują się tym naszym skromnym projektem. Oddaję może na słowo mikrofon mojej żonie. Ja dziękuję bardzo za mikrofon. Bardzo serdecznie Państwa witam. Teraz może poproszę Artura. Serdecznie, kochani, czujcie się dobrze. To tak chciałem sprostować, że te opóźnienia to wynikły jeszcze z innych różnych rzeczy, dlatego że nasza wystawa Lamberta Rudzkiego to jest piąta wystawa Lamberta Rudzkiego w tym roku. Z racji tego, że to jest 50. rocznica śmierci, to go bardzo dobrze uczciliśmy, dlatego że pierwszy pokaz tego artysty był w Muzeum Narodowym, to przypomnę, na wystawie Spragnieni Piękna. Pierwszy raz ten artysta się w tym roku pokazał w Muzeum Narodowym. Potem jeszcze wystawa w Neuenstadt w Niemczech, też pokazywaliśmy Lamberta Rudzkiego.
No i te dwie wystawy, o których pan Marek wspominał, czyli Sopot i Katowice jednocześnie. Dlatego pracy mieliśmy dużo w tym roku, ale to też było warte, żeby tego artystę pokazywać. Wystawa z drugiej strony też była bardzo trudna do przygotowania, dlatego że to jest, jak państwo zauważyliście, pierwsza wystawa, która w głównej mierze prezentuje rzeźbę. Więc jakby zastąpienie obrazów rzeźbą w tych pomieszczeniach było niezmiernie trudne. Zmagaliśmy się z tym, ale mam nadzieję, że efekt państwo doceniacie i się państwu podoba. Chciałem jeszcze powiedzieć, że pan Marek Refler jest w zasadzie pierwszym takim kolekcjonerem, który tego artystę odkrył w Polsce. Jak ja przyszedłem tutaj pracować, to już sporo tych rzeźb było. Ten artysta był w ogóle w Polsce nieznany. Dlatego no, tym nie, to jest bardzo ważne i moim zdaniem wymaga takiej wrażliwości architektonicznej, którą pan Marek z pewnością ma, żeby docenić rzeźbę. Dlatego, że w Polsce rzeźba pośród kolekcjonerów nie jest aż tak doceniana i mamy nadzieję, że to się zmieni, bo to jest jeden z najwybitniejszych rzeźbiarzy XX wieku w ogóle. A to, że polski, to już my pokazujemy to, jak gdyby to jego twórczość w perspektywie historycznej. Nie będę już dużo więcej mówił. Zapraszam też państwa do zapisywania się na tą książkę, dlatego że ona będzie niezmiernie ciekawa, ponieważ pokazujemy bardzo szeroko jego twórczość sakralną, która jest niezmiernie ciekawa, nowatorska. Tutaj mamy taki mały wycinek tego, choć niezmiernie istotny, dlatego że to są rzeźby drewniane albo gipsowe, które bardzo trudno było pozyskać i one zrobiły taki duży szlak z Francji poprzez Kanadę i Stany Zjednoczone i teraz wróciły do nas. Jeszcze z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować państwu Reflerom za wyrozumiałość, dlatego że w tym roku rzeczywiście było bardzo dużo tej pracy, nerwów, stresu. Ale mam nadzieję, że jakoś w całości dobrnęliśmy do końca, jeszcze katalog tylko. Chciałbym też podziękować Marysi Muszkowskiej, która włożyła olbrzymi wkład w przygotowanie katalogu i wystawy. No i Pawłowi Śmieli, że tak zręcznie też pozawieszał wystawę. Serdecznie dziękuję i życzę państwu miłego i udanego wieczoru w tej magicznej aule. Mm-hmm.